Witajcie kochanie, nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym czytaniem miesięcznym. Troszkę będzie tu zmiany, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to dla koziorożca na miesiąc grudzień 2020 roku. Dobra, zacznijmy. I teraz tak, zaczynamy od energii, która idzie nowa do koziorożca, którą będzie się trzeba zająć. Na pewno ona, ta energia, pokaże się ewidentnie, będzie bardzo wyraźnie zamanifestowana. Co to za energia? Dwie karty tutaj poprosimy dla koziorożca na grudzień 2020 roku. Koziorożec. Oj. Cierpliwość, tak, czyli tutaj koziorożec na pewno będzie musiał, tu mamy kartę umiarkowania w tradycyjnym tarocie, jakieś tu przystoje mogą być delikatne, dosyć interesująca energia, słuchajcie, dlatego, że tak, tu mamy jakiś przestój, jakieś spowolnienie, coś, co zadziewa się po to, żeby coś się mogło zmienić, czyli jest to dla Twojego dobra, koziorożcu. To nie jest coś, na co koziorożec powinien się złościć. To jest coś, co koziorożec powinien spojrzeć na to i powiedzieć, aha, to się dzieje po to, żeby potem mogło wszystko ruszyć z kopyta, bo później macie, słuchajcie, rydwan. Czyli w grudniu będziecie mieć taką energię, kochane koziorożce, gdzie będzie na zmianę. Raz będzie totalne wyciszenie, uspokojenie takie, później nagle szaleństwo, bardzo dużo się będzie działo, bardzo dużo wiadomości, jakieś może podróże też. I potem znowu podejrzewam, że będzie wyciszenie. Tak może być na zmianę. U niektórych może być tak, że pierwsza połowa miesiąca będzie no taka bardziej spokojna, zrównoważona, a później po połowie może być więcej szaleństwa, jakiegoś przemieszczania się, podróżowania. No, co tutaj w grudniu, to jest zupełnie uzasadnione, prawda, ponieważ mamy święta, więc tam pewnie też jakieś podróże gdzieś do rodziny, czy gdzieś jakieś wyjazdy. Uważajcie, kochani, właśnie gdzieś podróżując, dlatego że Rydwan nam zawsze mówi o tym, by właśnie zwrócić uwagę na to, jeżeli się gdzieś przemieszczasz komunikacją, na przykład publiczną, czy jest wszystko na czas, czy nic nie odwołane, czy nic nie przesunięte, jak jedziesz samochodem, żeby wszystko posprawdzać w samochodzie, żeby zatankować wystarczająco paliwa, no po prostu, żeby się dobrze zabezpieczyć, słuchajcie, na podróż. Ale generalnie te karty mówią o bardzo fajnej energii. Tutaj ta pierwsza umiarkowania, powiedziałabym, że fajnie było, żeby koziorożec pozwolił sobie na początku, do połowy grudnia przynajmniej, na takie troszeczkę wyciszenie się, zadbanie o swoją równowagę taką psychiczną, mentalną, wewnątrz, w sobie, żeby się tak wyciszyć, tak sobie sprawić jakąś przyjemność, tak gdzieś z kimś coś pobyć, z partnerem, partnerką, z kimś przyjaznym Tobie, żeby tutaj jakaś energia, która w tym momencie jest chaotyczna, zaburzona, żeby sobie ją zrównoważyć. Ogólnie będziecie musiały, koziorożce, w grudniu właśnie równoważyć sobie tą energię, szczególnie po połowie grudnia, bo tutaj ta energia Rydwanu bardzo silnie będzie wprowadzać Wam dużo zamieszania, dużo się będzie działo, będziecie musiały dużo rzeczy ogarnąć jakby naraz i to sprawi, że będziecie mogły czuć się troszeczkę zmęczone, aczkolwiek satysfakcja będzie z tego ogromna także. Dokładnie, zobaczcie. Tutaj mamy kartę, która właściwie nam pasuje do tego Rydwanu, czyli cykle, zmiany, jakieś etapy. Ewidentnie tutaj kończycie, koziorożce, jakiś cykl. No na pewno kończycie rok, to jest naturalne, ale jakieś cykle osobiste też kończycie. Jest siódemka, czyli myślę, że to jest związane i czuję z rozwojem duchowym. Coś, gdzie będziecie zostawiać za sobą jakieś etapy, już jakieś procesy się będą was dokonywać. Może to się dziać bardziej lub mniej świadomie, w zależności od tego, na ile jesteś już przebudzonym, świadomym człowiekiem, koziorożcem. Natomiast będziesz potrzebować takiego czasu dla siebie na pewno w pierwszej połowie miesiąca,
Gdzie będziesz chcieć poświęcić sobie troszeczkę więcej czasu sobie, właśnie swojemu rozwojowi osobistemu, wejściu może na drogę duchowego rozwoju, może jakieś studiowanie tego tematu, może wejście głębiej w jakieś obszary. No i przede wszystkim tutaj dajcie sobie dużo cierpliwości, pozwólcie sobie na to, żeby co się ma zadziać, niech się dzieje w swoim czasie, w swoim tempie. Te cykle tutaj u Was będzie to ewidentnie pokazane. Cykle też mówią mi o tym, właśnie o tej zmianie, bo to jest jak koło fortuny, czyli raz na wozie, raz pod wozem, czyli raz idzie dobrze, raz idzie trudniej. To tak na zmianę. Może się tak zadziewać w grudniu właśnie, że będziecie mieć takie momentami poczucie, że macie dosyć tego, że za dużo się dzieje. Wtedy pamiętajcie o tym właśnie, zobaczcie, no dokładnie. Pamiętajcie o tym, by się wyciszać, by pozwalać sobie na to, by gdzieś odejść, może do natury pójść, pomedytować, posłuchać fajnej muzyki, wyciszyć się, wyłączyć telefon, nie patrzeć w telewizję i tak dalej, żeby ta energia w Was powracała do równowagi. Energia, słuchajcie, pieniądza tutaj, finansów, kariery, mamy czwórkę kielichów, czyli może przyjść do Was jakaś oferta, i wy tu nie do końca będziecie wiedzieć, co macie z tym zrobić, bo macie czwórkę kielichów. Zobaczcie, tu jest jakaś obrona przed tym, czyli na swój sposób będziecie czuli, że musicie obronić swoją pozycję. Może to być jakiś awans dla jakichś koziorożców i będziecie się starać pokazać z jak najlepszej strony, ale jednocześnie przy tym przyjdą może inne osoby, które będą Was chciały strącić jakby z tej Waszej pozycji, więc będzie tutaj taka troszkę przepychanka i to jest może właśnie ten rydwan. Czyli będziecie czuły, że musicie się bronić, że musicie się pokazać z jak najlepszej strony, będziecie chciały zadziałać, będziecie czekać jakby z gotowością cały czas, że jak muszę zadziałać, to ja już tu, ja jestem już tutaj, czekam, prawda, z gotowością. Bardzo fajna energia, coś nowego może w finansach do Was przyjść, może jakaś oferta, może jakieś nowe możliwości, może jakaś oferta zmiany, zdecydowanie polepszenie. I tutaj pamiętajcie koziorożce, jesteście, stoicie na takiej pozycji wygranej, bym powiedziała, negocjujcie dobre warunki od samego początku. Nie schodźcie poniżej własnych jakichś tego, co sprawia Wam radość, tego, co da Wam poczucie, że weszliście na wyższy poziom. Tutaj jest bardzo ważne, by zastanowić się, czego pragniesz, co jest dla Ciebie satysfakcjonujące i później bronić tego, wychodząc jednocześnie z gotowością, kiedy ktoś przychodzi do Ciebie z czymś. Czyli sam nie wychodzisz, prawda? Czekasz na to, aż coś przyjdzie i wtedy reagujesz w odpowiedni sposób. Tutaj jest podpowiedź, słuchajcie, że jesteście cały czas prowadzeni przez siły wyższe. Ojejku. I to właśnie, słuchajcie, co się teraz zadziało, to jest właśnie nerwowa energia, którą poczułam od koziorożców teraz. Cierpliwość, kochani. Cierpliwość w tym miesiącu i to właśnie takie sanktuarium wewnętrzne, które sobie wytworzycie, uratuje Was przed wyczerpaniem energetycznym, bo będzie dużo przychodziło, będziecie musiały dużo przemyśleć, zastanowić się. Tu jest taka energia troszeczkę tak, no nie wiem, co mam zrobić, przyszło, no takie, świeci się ładne może, ale nie wiem, brać, nie brać. Zastanów się po prostu. Koziorożcu, wycisz się, powiedz dobrze, dziękuję za ofertę, potrzebuję trochę czasu, dam odpowiedź, prawda, do kiedy mam dać odpowiedź i siadasz i myślisz, zastanawiasz się, czy to jest dla Ciebie satysfakcjonujące, czy to sprawia, że czujesz, tak jak mówiłam wcześniej, że wchodzisz na wyższy wymiar. Pamiętajcie o to, że czasami warto jest zaryzykować, zobaczcie, czasami jakaś nowa współpraca, coś nowego, co przychodzi, otwiera przed nami co? Kolejne drzwi. Zobaczcie, ta osoba broni tutaj uparcie tego jakby wcześniejszego, tej wcześniejszej pozycji, a za tą osobą są drzwi i tam znowu jest jakieś światło. Ta osoba może iść dalej, coś eksplorować, ale ona się broni tu, uparcie broni tej pozycji, zamiast odwrócić się, zobaczyć, co jest za nią. Może warto się zatrzymać, zastanowić, przemyśleć, czemu tak uparcie tego czegoś bronisz. I to jest w obszarze, słuchajcie, pieniądze, jakieś załatwienia urzędowe, bym powiedziała,
jakieś dogadywania się gdzieś, gdzie jakieś pieniądze, jakieś dokumenty, jakaś współpraca jest właśnie, kooperacja, oczywiście kariera, praca i tak dalej, tak? Szkoła także. Tutaj mamy temat także po prostu współpraca i takie podejście do drugiego człowieka z szacunkiem, z miłością, z wdzięcznością, o, to doprowadzi ciebie do sukcesu. Trzeba się tu poprowadzić do tej zmiany, pozwolić sobie, dać sobie możliwość na tą zmianę, na to, co chce przyjść, bo chce przyjść do ciebie coś, koziorożcu, co ci pomoże wejść na wyższy poziom. Pytanie, czy sobie na to pozwolisz, żeby tam przejść. I jeszcze teraz zobaczymy, kochani, w obszarze miłości, relacji, związków u koziorożca, koziorożec, grudzień 2020. Ojej. No, tu widzę, że fajnie, że stabilnie, że spokojnie, że domowo. Co jedynie, no to co możecie tu poczuć? Czy jakieś ostrzeżenia ja tu widzę? Jedynie, słuchajcie, zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoich bliskich. Zatroszcie się, bądźcie dla nich, bądźcie dla siebie. Zatroszcie się o to, by właśnie i psychicznie było wam dobrze, i fizycznie było wam dobrze. Zadbajcie tutaj, słuchajcie, o swoje ciała, o swoją dietę, może jakiś sport troszeczkę. Bądźcie kreatywni w tym obszarze, wychodźcie z inicjatywą, wprowadźcie tutaj radość do tego domu, do tego związku. Zobaczcie, znowu macie cooperation, czyli współpraca, to co przedtem mówiłam. Współpracujcie, koziorożce, czy to w obszarze pracy, bo tu macie taką zachętę, czy to w obszarze w domu, w relacji, w związku, bo to was doprowadzi do fajnych rezultatów. To wam pomoże uzyskać taki rezultat, o jaki wam chodzi. I jeszcze jedna rzecz. Koziorożcu kochany, mów. Mów, bo jeżeli nie mówisz, ta osoba nie może wiedzieć, co ty chcesz, jak tobie jest dobrze, w którym obszarze tobie jest przyjemnie. Wyrażaj wprost swoje potrzeby, tylko nie z jakąś pretensją znowu w głosie, czy pretensjonalnością, tylko po prostu mów, lubię, jak robisz to i to. Uwielbiam, jak w ten sposób do mnie się odzywasz. Uwielbiam, jak tak mi tu pomagasz. Jest to cudowne, kiedy wnosisz na przykład mi ciężkie rzeczy, bo ja sobie nie mogę poradzić, prawda? Jestem ci bardzo wdzięczna, że na przykład coś tam zrobiłeś, jeżeli do męża coś tam zrobiłaś, jeżeli do kobiety, do żony, partnerki, dziewczyny, chłopaka, wszystko jedno. Tyle, kochani, tu. Jeżeli, w ogóle to fajna, fajna energia, typowo, słuchajcie, świąteczna, ja tu nie widzę nic, poza tym, że możecie mieć dużo rzeczy, gości tutaj, jakieś imprezy też, no pewnie w okolicach świąt i Bożego, jejku, Nowego Roku chciałam powiedzieć. No, może być taka, takie troszkę przytrzymanie, stagnacja, ale powiedziałabym, że taką stagnację to każdy by chciał, bo tu będzie wszystko dobrze po prostu, będzie wam fajnie, miło i przyjemnie, jedynie w obszarze pracy tu coś się będzie więcej działo. I pamiętajcie, żeby jak będziecie się gdzieś przenosić, jeździć, gdzieś podróżować, żeby tu zadbać o to, żeby wszystko było ok. Mówcie, wyrażajcie siebie jasno. Przekazujcie jasne komunikaty. Koziorożec lubi, żeby było wszystko jasne, ale też inni też lubią, żeby koziorożec w jasny sposób się wyrażał. A tu u koziorożca czasem tego brakuje. Żeby koziorożec powiedział, kiedy mu jest dobrze, kiedy mu jest źle, co jest przyjemne, co jest dla koziorożca nieprzyjemne. O tym pamiętajcie. Czuję tutaj tak ewidentnie, słuchajcie, żeby zadbać o kobiety w domu. Może odciążyć je troszeczkę, więc jeżeli ty jesteś kobietą, poproś innych o pomoc. Pamiętaj, współpraca to jest tutaj rozwiązanie dla ciebie. Jeżeli jesteś mężczyzną, pamiętaj, że kobieta nie musi ciebie prosić o pomoc. Ty sam, jako mężczyzna, idziesz i pytasz, w czym tutaj teraz tobie pomóc? Jak ci pomóc? Co mam zrobić? Albo sam patrzysz oczkami, idziesz, robisz, działasz. I to jest cudowne, słuchajcie. Kiedy kobieta jest, przygotowując coś na przykład, widzi, już jest zmęczona i widzi, że ten partner, chłopak, brat, przyjaciel, wszystko jedno, bo tu nie mówimy tylko o romantycznych związkach, idzie i coś pomaga, chociażby sprząta, prawda, chociażby tu pomoże coś wynieść, przenieść, prawda,
nawet bez pytania, jakie to jest cudowne, jedna rzecz, drobnostka jakaś, a po prostu, kurczę, wnosi czasem taką wspaniałą energię, że aż się śpiewać chce z radości. Sami przyznacie, prawda? Wyrażajcie, mówcie, współpracujcie, koziorożce, a naprawdę efekty macie rewelacyjne. A tutaj pamiętajcie, w obszarze pracy dobrze się zastanówcie, gdzie wam dobrze, co pragniecie, jakie są pragnienia twojego serca. I tu, słuchaj, w tym kierunku później idź, a będzie dobrze wszystko. Dobra, cudowne macie czytanie, koziorożce. Bardzo mi się podoba. I teraz zrobię wam, wybierz kartę jeszcze, także jeszcze nie uciekajcie. Tak, dobra, na trzy stosiki, tak raz, dwa, natasujemy, koziorożec, grudzień 2020 roku, pierwszy, drugi, trzeci stosik, koziorożec, 2020, grudzień, pierwszy, drugi, trzeci stosik, tak jest, i jeszcze w obszarze miłości, jeszcze tu zobaczymy, koziorożec, grudzień 2020 roku. Tak. Dobrze. Dobrze. Pierwszy stosik. No tu macie pierwszy, drugi, trzeci. No dobrze. Tak jest. Tu widzę od razu, kochani, że będziecie mieć na wołanie jedyneczki do wejścia na wyższy poziom duchowy i tutaj, żeby się zastanowić, jak się ma religia do duchowości. Czym jest jedno, czym jest drugie. To do was przyjdzie, potrzeba jakby zrozumienia tego obszaru. Później w obszarze finansów, kariery coś tu będzie się działo ewidentnie. I ten obszar kariery będzie powiązany z obszarem relacji, związków, miłości. Czyli tutaj będzie może trzeba jakąś decyzję podjąć i ta decyzja może być trudna, finansowa u ciebie, karierowa, dlatego że to bije na twój dom. Może to będzie związane z przemieszczeniem się, z przeprowadzką, całkiem możliwe, bo mieliście rydwan. Będziecie mieć poważną decyzję do zastanowienia się, czy chcecie zostać tu, gdzie jesteście, czy chcecie gdzieś się przenieść z możliwościami nowymi, ale też duże zmiany. I tutaj uczucie wdzięczności, słuchajcie, dla jedyneczek jest, pamiętajcie, że wdzięczność to jest niezwykła energia, która sprawia, że nasze marzenia się realizują. Jak nie wiesz, w jaki sposób pracować z wdzięcznością, u mnie na kanale playlista Pogotowie Energetyczne jest taki już jeden filmik na temat wdzięczności, podnoszenia wibracji. Kilka jest właściwie tam tych filmików, które możesz sobie obejrzeć, no i sobie wprowadzić takie zmiany do twojego życia. Ewidentnie jakaś transformacja u was, kochani. Tak, ten motylek bardzo do mnie tutaj przemawiał. Dwójeczki. Jakaś realizacja, to znaczy jakieś zrozumienie potężne do was przyjdzie, dwójeczki w grudniu, jednocześnie przynoszące takie objawienie, mam wrażenie, że tak poczujecie się jakby nagle eureka, taka o wow, wcześniej nie wiedziałem, a teraz nagle wow, rozumiem. Potężna zmiana i też takie zrozumienie tego, że nic się nie zadzieje bez własnego wkładu. Czyli żeby coś się mogło zmienić, koziorożcu, w twoim życiu, tu trzeba zadziałać, być aktywnym. Pozwolić sobie też, żeby się coś zmieniło, trzeba pozwolić sobie na to, żeby to, co przyszło, tą zmianę mogło wprowadzić, prawda? I jeszcze jedna rzecz. Zasługujesz na miłość, kochany koziorożcu. Zasługujesz na to, by być kochanym, zasługujesz na to, by sięgać po miłość, zasługujesz na to, by w twoim otoczeniu były osoby, które ciebie kochają całym sercem i ty później tą miłość zwracasz jakby, tak? Odwdzięczasz się. Może to jest to zrozumienie, które do ciebie przyjdzie. Jeżeli tutaj w twoich związkach, relacjach nie jest za dobrze, może kwestia zastanowienia, czy chcesz dalej być w tym obszarze, czy może chcesz, żeby było tak, jak było pokazane w ogólnym czytaniu. Taki dom właśnie, gdzie jest cudownie, wspaniale, jak przez święta Bożego Narodzenia, w najlepszym atmosferze, w najpiękniejszym momencie. Jeżeli jesteś w innym obszarze, jest ci źle tam, gdzie jesteś, no to pytanie może do ciebie przyjść właśnie to olśnienie, że ty chcesz to zmienić.
Ewidentnie widzę, że dwójeczki u Was będzie się kręciło więcej wokół związków, relacji, miłości i takiej potrzeby bycia kochanym i potrzeby kochania. Tak, dokładnie. Wszystkiego dobrego dwójeczki w grudniu i trójeczki. Jeżeli czekasz na jakąś nową miłość, bo jesteś tutaj singlem, no to już bardzo blisko jest u Ciebie... Bardzo blisko jest ten moment, kiedy może się to zadziać. Natomiast czuję tu u Ciebie też troszeczkę lęku na temat oddania jakby wolności. Jednocześnie chcesz być w relacji, ale z drugiej strony czujesz, że to troszeczkę ograniczyć może Twoją wolność. Albo jeśli jesteś w związku, to czujesz się momentami tak, że ta wolność u Ciebie jest ograniczana. Tutaj podstawą jest odwaga. Podejście z odwagą i powiedzenie partnerowi, w których momentach tobie nie odpowiada to czy tamto, bo jest to dla ciebie na przykład ograniczające. Odważnie mówcie, słuchajcie, bo to jest podstawa, komunikacja to jest podstawa fajnego związku i relacji. Kiedy nie powiesz, to ta osoba nie będzie wiedzieć, że ciebie ogranicza, prawda? Bo ona może myśleć, że tobie to odpowiada. Powiedz jej, zasygnalizuj to. I przede wszystkim zadecyduj, czy pragniesz, jeżeli jesteś singlem, wejść w relację? Czy pragniesz, jeżeli chodzi tutaj o pracę, zmienić pracę, bo tutaj jest ci źle? Trójeczki ewidentnie czuję, że u Was w grudniu będzie wszystko się kręciło wokół odwagi, podjęcia decyzji, czy chcecie zostać tu, gdzie jesteście, czy przejść w inne miejsce, mieście Rydwan, i zastanowienia się nad tym, na ile Twoja wolność jest dla Ciebie ważna. I jak chcesz tą wolność wyrażać, jak chcesz, żeby inni ludzie tą wolność u Ciebie uszanowywali. To jest bardzo, bardzo tutaj trójeczki u Was. Bądźcie odważne, bądźcie bardzo odważne trójeczki w grudniu, bo czuję, że Wam to zdecydowanie dopomoże. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam.